Witam was w kolejnym odcinku z gry Dungeon Defenders 2. Jest ze mną Owca. Dobry. To jest kolejny poziom. Tym razem będzie trzeba dodatkowo pilnować Great Control, które... Great Control odblokowuje nam te kanały i będą mogli się dwa razy szybciej dostać do naszego. Stamtąd dodatkowo przeciwnicy będą, więc cztery przejścia by były. Będziesz miał porównać sobie trasę odległości, jak oni mają z tego ich spawnu, a z Great Control. Masz dwa razy szybciej. Dobra, tam tyle pułapek nastawiałam, że tam raczej nie przejdą. A sobie wypróbuję tą nową zdolność. A, no chyba, że ten grubas przejdzie, no. Jaka jest ta twoja nowa zdolność? Właśnie... Spowalnia, okej. Moc spowalniania. Zawsze coś. Oni nam przez środek. No. To, żem wystrzelił. Dalej się nie dało. Ale jak ja czasem się dziwię, bo przy niektórych grach nagrywanie tak obciąża, bardziej niż gra. Załóżmy Watch Dogs, mogę grać na maksymalnych ustawieniach, a nagrywać muszę na średnich. Z czego muszę trochę pogarszać tą jakość. Ale i tak mam więcej niż Full HD, więc spokojnie mogę. A to nie poprawia akurat nie musiałeś, bo raczej to by starszyło. Oj, to jest zajebiste. Co? Będzie wypierdzielać się przeciwników w powietrze. TWT? Nie, to co teraz tutaj wziąłem, taki gejzer. I tutaj na środku weź nie zabijaj nikogo, żeby po prostu to pokazać. Akurat ta tarcza i to jest zajebiste połączenie. Jeszcze dodatkowo jakbym to wziął, to będą co chwilę... Ciężko mi przejść po prostu. Czekaj, weź tych na środku nie zabijaj właśnie. Weź zobacz jak tego. A, nawet go odepchnął. O kurde, się posypał z tego świniaka. Ale nieźle ich wywala. Nie, no zajebiście. Tylko, że tak nie ma łatwo w następnych. Znaczy, jeszcze następny to będzie spokojnie. Kurde, łuk wyglądający jak skrzydło. Tego jeszcze nie było. No, kolejne kryształy. Ale
Ogólnie z tymi kryształami nawet jest jeden minus, taki, że te zielone kryształy są dla nas razem. My nie mamy tych zielonych oddzielnie oraz niebieskich. My mamy jedynie ekwipunek oddzielnie oraz złoto. Jeśli dobrze pamiętam. Złoto to nie jestem pewien, ale chyba też oddzielnie. Dobra, ja jeszcze tylko jedno wybuduję. No, po prawej stronie raczej się nie przybiło, no chyba. No w sumie tak, nie przybiło się. Kurde, to nasze działka same mogą bronić. Ja sobie jumpnę zobaczyć, jak tam sobie nasze działka radzą. Nie, no dobrze sobie radzą. Właśnie się zastanawiam nad tą postacią, tym mnichem, czy coś w tym stylu. Bo chyba ona jest nowa. Bo na pewno kiedyś jej nie było. Bo kiedyś były trzy postacie, jeśli dobrze pamiętam. Dostałem zieloną skrzynię, a ty jaką? Dobra, zobaczymy, co jest tutaj ciekawego. Jeszcze do zbierania. Zobaczymy, jakie bogactwo tu się. O, tutaj trochę jest. Kurde, hajs nie. Dobra, przeboleję. Kurde, co chwilę mi się mini zamiast G, to naklikam H. Dobra, jeszcze tylko zobaczymy, co mamy tam ciekawego w ekwipunku. Resztę posprzedajemy. Siema, Commander. No, raczej tam dobrych rzeczy to ciężko znaleźć. Chociaż może. Kurde, właśnie nad tym się zastanawiam, co by było lepsze. Nie, dobra. Zostawię te, jakie mam. Raczej już tutaj nie będzie nic. O! Chociaż niby item power, ja mam 14, a tam jest 12, ale jakoś prawie wszystko lepsze, chociaż tutaj jest jeszcze dodatkowa zdolność jakaś. Ale tam pierdzieli dodatkowe zdolności. To też nie. A niby lepsze. Znaczy nie sądzę, żeby jeszcze dodatkowo coś dobrego znaleźć, bo same zielone już są. W sumie na końcu jest jeszcze niebieska jedna.
Ogólnie następne odcinki będą trochę dłuższe, bo już tam nie będą 3 fale, tylko 4, a poza tym będą następne chyba 5 przejść do bronienia. I dużo więcej będzie przeciwników, oczywiście. Ale dobra, to co w następną mapkę zobaczycie w następnym odcinku. I mi się wydaje, że raczej od następnego odcinka będzie trochę ciekawiej, bo przynajmniej będzie trochę trudniej, a nie jak teraz jest dosyć łatwo. On tam nas pomował tego. Aha. Nie no, spoko. Dobra, ale żeby nie przedłużyć, więc to było na tyle. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, trzymajcie. Nara.